W moich planach był wyjazd nad jezioro Carlegrarg. Miałem właśnie dzisiaj to zaliczać. Właściwie już wczoraj jechałem w tamtym kierunku. I niestety zmieniłem plany, dlatego że dowiedziałem się, że w tej chwili jezioro jest zamknięte do łowienia. W jeziorze tym są marejkot, ale jest sezon zamknięty na łowienie marejkota i dlatego jeziorko jest też zamknięte w ogóle. W związku z tym jadę w inne miejsce. Jadę w kierunku jeziorka Ratskeisel. Mimo, że woda tam jest też niska, słyszałem, ale ktoś mi powiedział, że obok jest boczna woda, małe jeziorko, gdzie jest dosyć czysta woda i jest sporo okoni, więc będę jechał tam, będę chciał obejrzeć to i zobaczyć, spróbować, może tam coś jest. Tak wygląda jeziorko Ratskeisel w tej chwili. Bardzo niska woda i ludzie mówią, że nie ma w ogóle co próbować tutaj, dlatego że nie ma ryb. Mimo że parę lat temu było zarybione, w tej chwili nic nie można złowić. Nie wiem, gdzie jest ta boczna woda, o której mi mówił jeden gość. Przejadę kawałek wzdłuż jeziora, może gdzie znajdę tą boczną wodę, na której on mówił, że łowił ostatnio okonie. No, jeżeli tutaj nie będzie tego miejsca, jeżeli nie znajdę, no, będę musiał szukać innego jeziora gdzieś. No już widzę jakieś tutaj boczne rozlewisko. Być może o to chodziło. Też wygląda płytko. No ale zobaczę, podjadę. Czyżby to było tutaj? Być może. Innej wody nie widzę. Ale widzę, że bardzo płyciutko tutaj jest i zarośnięte troszeczkę zielskiem. Zielsko, zielsko, zielsko. Czyżby to była ta boczna woda? Takie małe rozlewisko. Nie wygląda zachęcająco. Płytkie, zarośnięte zielskiem. Nie wiem, chyba nie będę tutaj łowił. Przed sobą jezioro. Nie wiem, czy będzie wjazd.
jakaś droga do jeziora i myślę, że tam dojadę. Wygląda ładnie. Jest to jezioro Brink Albert. Jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze sprawdziłem na mapie. Teraz tylko szukać dojazdu do brzegu. I może tutaj się zatrzymamy na kolejny dzionek. No, fajnie wygląda. Jezioro Brink Albert wygląda zachęcająco. Czyściutka woda o samego brzegu, nie za głęboko, ale woda czysta. Zarzuciłem dwie wędki. Mam tylko problem, obawę, że może zabraknąć mi robaków. Nie mam ich za dużo. Ma być 36 stopni dzisiaj, ale myślę, że jakoś to przeżyję. Już się robi ciepło. No, jednocześnie wzmaga się wiatr. Na razie jeszcze nie jest taki silny, ale ma być bardzo porywisty po południu i ma nastąpić zmiana. Być może nawet będzie deszcz lub burza. No, ale już pobędę na tym jeziorem dzisiaj, a jutro będę wracał już chyba do domu prawdopodobnie. Jest godzina 10:30, wędki zarzucone, obydwie na robaki, teraz kwestia tylko czekania. Jest o tyle fajnie tutaj, że pusto, fajny zaplecze z tyłu, nawet nie potrzebuję wyciągać swojego stolika, ponieważ jest stół i ławki. Na razie usadowiłem się pod drzewem. Będę szukał cienia, żeby jakoś ten dzisiejszy dzień tutaj przeżyć. Minęło 2 godziny. Jak na razie nic się nie dzieje. Robaki wiszą na haczykach nieruszone. Wiatr wzmaga się coraz bardziej, więc schowałem się za drzewem, żeby nie było słychać tego szumu. No nie wiem, co będzie dalej. Na razie bez jakichkolwiek oznak, że tu są jakiekolwiek ryby. Kolejny dzień się kończy nad kolejnym martwym jeziorem. Absolutnie żadnego brania. Jezioro zupełnie martwe. Nawet w tej chwili wiatr przestał wiać. Zamarł też. Słyszałem o martwym morzu, ale nie spodziewałem się, że spotkam martwe jeziora i to nie jedno jezioro w Australii.
ani jednego brania. Jak postawiłem o 10:30 wędki i założyłem robaki, tak do tej pory robaki wiszą. Woda zupełnie martwa. Będę kończył. Jutro rano wyruszam z powrotem do domu, do Adelaidy. Nie wiem, kiedy ruszę w ponowną podróż i nad jakie jeziora. I czy nie okaże się, że kolejne jeziora też będą martwe. Była wichura, teraz już się uspokoiło, ale pogoda się zupełnie zmieniła. Wczoraj było 36 stopni, a dzisiaj ma być tylko 16 stopni. O 20 stopni różnicy. Ochłodzenie i przelotne opady. Wędki stały zarzucone przez całą noc i tak samo jak przez cały wczorajszy dzień. W ogóle żadnego brania, więc w tym jeziorze w ogóle nie ma ryb. Opuszczam już Brink Albert, martwe jezioro, ani jednej ryby. Mam nadzieję, że kolejnym razem, jak pojadę na ryby nad jakieś inne jezioro, to będzie się lepiej powodziło, będą jakieś może wyniki. Jak na razie bardzo słabiutko. Z czterech jezior, które objechałem ostatnio, tylko na jednym jeziorze łowiłem ryby. Na trzech pozostałych absolutne bezrybie. Żadnych ryb. Drodze do domu z wędkarskich wojaży ponownie zatrzymałem się nad małym słonym jeziorem Lake Batey, gdzie nie tak dawno łowiłem piękne brimy, bardzo dobrze brały. Dzisiaj znowu chcę spróbować na tym samym jeziorze, na tym samym miejscu i na tą samą przynętę, czyli na krewetki kupione w sklepie. Pogoda jest troszeczkę inna, jest bardziej pochmurna, troszeczkę wiaterek, ale czasami nawet pokropi deszczyk może,
No ale zobaczymy, może coś się zrobi. Wędki mam zarzucone już od jakiegoś czasu, ale na razie nic się nie dzieje, żadnych oznak brań. A mimo wszystko coś oczyszcza haczyki z krewetek. Nie wiem, może jakieś małe rybki albo jakaś inna żyjątka, które są w tej wodzie. Nie wiem, co to jest. W każdym razie nie są to prymy, bo w ogóle nie mieliśmy żadnych znaków brania, żadnych oznak. Tylko jak sprawdzam, to za każdym razem haczyk jest oczyszczony, sprzynęty. Nie zawsze ryby biorą. Po prostu trzeba trafić na odpowiednią porę i na odpowiedni dzień. Dzisiaj widocznie nie jest ten dzień. Zdążyłem co powiedzieć o tym, że ryby nie biorą. No i mam pierwszą rybkę, pierwszego maleta. Widocznie to malety tak oczyszczają haczyki. Upewniłem się na 100%, że to, co mi zjada przynętę z haczyków, to są malety, ale niestety bardzo małe. Zmieniłem haczyk, założyłem mały haczyczek, no i złowiłem od razu małego maleta niewymiarowego. Za każdym razem, jak zarzuciłem, to czułem branie, ale niestety nie mogłem nic zaczepić, po prostu bardzo mała drobnica, ale na pewno to są malety. No i nie wiem, brymy coś nie chcą brać w ogóle dzisiaj, może ich tutaj nie ma tym razem. No są na pewno, ale coś nie biorą. Nie wiem dlaczego. Gdyby te malety były wszystkie tak jak ten pierwszy, którego złowiłem, ten jest całkiem przyzwoity, to warto byłoby tutaj połowić, ale niestety te, które mi obskubują przynętę, są bardzo drobne, bardzo maleńkie. Ten drugi, którego złowiłem, to był zupełnie mały.
No tego się nie spodziewałem. Myślałem, że już dzisiaj nic nie będzie, no ale mam jeszcze wymiarowego brima. Jest późno, już się zaczyna ściemniać, no ale złapał się, więc jest nadzieja, że może coś jeszcze wieczorem albo w nocy się przytrafi jakaś rybka. Drugie branie. Mam drugie branie w tej chwili. Mam drugą rybę. Kolejna sztuka, podobna wymiarem jak poprzedni. Co się zaczyna dziać w tej chwili? I kolejne branie na drugiej wędce. I znowu ten sam wymiar. Jest już trzy w bardzo krótkim czasie. Samego rana jest czwarty brym. Tym razem może być za mały, zaraz go zmierzę. Niestety brakuje mu 2 cm
do legalnego wymiaru, więc wraca do wody.